Hej moi kochani, witam was w kolejnym vlogu. Już jakiś czas nie nagrywałam vlogów, już nawet sobie nie przypominam, kiedy ostatnio nagrywałam. Dzisiaj jest czwartek, tak, czwartek jest, godzina 10:15, świeci piękne, piękne słońce. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu będzie cieplej, bo wczoraj była pogoda taka pod psem, nawet wam mówiłam na snapie, ja po prostu codziennie po południu spałam, bo budziłam się przed 8 i po prostu już o 12 padałam. Dzisiaj wstałam po 9, o 9 tak naprawdę. Więc mam nadzieję, że już będę taka bardziej jakaś produktywna. Wstałam po 9, bo słyszałam, że mój telefon wibruje, dzwonił po prostu i nie odebrałam, stwierdziłam, że nie. No i potem jak już wstałam, wzięłam ten telefon, to zobaczyłam, że prawdopodobnie kurier dzwonił. A zamówiłam sobie, też mam na snapie mówiłam, nie wiem czy wiecie czy nie, te kosmetyki z Morza Martwego. I zamówiłam błoto z Morza Martwego i taki wyciąg z Morza Martwego, taki się nakłada 2-3 kropelki na twarz i to działa bardzo fajnie na cerę trądzikową. No i właśnie kurier, przedstawił się właśnie, że to kurier, no i mówi, że chciał przyjechać po prostu wcześniej rano do mnie o 9, a ja nie odbierałam, więc nie przyjechał, bo nie wiedział, czy jestem w domu, czy nie. I stwierdził, że przyjedzie po 17, bo jest teraz już za Płockiem, więc nawet nie ma jak przyjechać, więc tak, kosmetyki będę miała dopiero po 17, a szkoda, bo chciałam sobie nałożyć te błoto rano, no ale to moja wina, mogłam odebrać. No nieważne, no to poczekam sobie na nie. I dzisiaj mam w planach zrobić makijaż. Ostatnio ciągle robię makijaż, więc jakiś taki do zdjęć. Więc dzisiaj też zrobię coś, wymyślę, może coś bardziej kolorowszego, albo może coś bardziej eleganckiego. W sumie mam ochotę na coś bardziej eleganckiego i chciałam wam jeszcze pokazać, jak na żywo wygląda ta moja pomadka z Maca. Velvet Teddy, bo jeżeli ktoś jest z Instagrama, to w ogóle wie, wczoraj sobie paznokcie zrobiłam w końcu, bo chodziłam za tymi różowymi już prawie tydzień. Stwierdziłam, że zrobię sobie zielone i mam jeszcze w kwadrat po prostu niespiłowane, tak mam po prostu obcięte, nawet ich nie piłuję. Poczekam, aż jeszcze troszeczkę mi podrosną z tego kwadratu i wtedy będę mogła zrobić je w trójkąt, ten mój migdałek ukochany, który uwielbiam, a z tym kwadratem po prostu nie lubię mieć takich paznokci. Dla mnie to są takie brzydkie paznokcie, takie toporne i już naprawdę czekam tylko, aż mi troszeczkę podrosną i będę mogła je bardziej spiłować. No i do tej mojej ukochanej pomadki, którą wam pokazywałam na Instagramie Velvet Teddy. Ona tak właśnie wygląda na żywo, no jest po prostu cudowna, a trwałość no jest super, super. Ja jestem po prostu zachwycona i na pewno kupię sobie MER pomadkę, która bardziej jest w takich odcieniach różu, no jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Ja wam mówiłam, że mam jeszcze jedną pomadkę, na snapie mówiłam, nie tutaj, że mam jeszcze jedną pomadkę z Maca i to jest Viva Glam Rihanna, więc może po południu wam ją pokażę, jak już się umaluję, a może wymyślę coś eleganckiego i właśnie pomalowałabym usta tą Viva Glam Rihanna, jeszcze nie wiem, muszę wymyślić jakiś makijaż, może czym się zainspiruję w internecie, zobaczymy. Dobra, ja idę się teraz myć, bo tak już gadam, o już 4 minuty chyba gadam, więc pora skończyć i idę się umyć i coś tam jeszcze wymyślę, w ogóle muszę jeszcze baterię w aparacie podładować, więc potem się do was odezwę. Dawno skończyłam się malować, jest godzina prawie druga, skończyłam się malować, może nie tyle co skończyłam się malować, ale skończyłam robić zdjęcia i powiem wam, że jest taki zawsze jakiś jeden dzień, w którym kompletnie mi nic nie wychodzi. Wiem, że jest głośno, ale kują na dole klatki, beton kują, więc nie wiem, kiedykolwiek bym tego nie nagrała, to i tak będzie głośno, ponieważ będą to robić do września. No i wracając do tego makijażu, chciałam zrobić ładne zdjęcie. Malowałam usta pomadką, bo stwierdziłam, że będzie to makijaż do czerwonych ust. Malowałam usta, znalazłam sobie w ogóle w internecie jakieś takie pomysły na makijaże i tutaj taki z takim złotem, przydymione oko, wiecie, kreska. I stwierdziłam, że użyję tą pomadkę czerwoną z Maca. No i ja totalnie teraz, tak wiecie, totalnie dawno jej już nie używałam. Totalnie dawno, co to w ogóle za słownictwo? Dawno już jej nie używałam. I ona ma wykończenie frost, czyli takie troszeczkę
świecące, mroźne, takie, no takie, no wiecie, no takie, no proste, no po prostu, prosto, nie będę się już ośmieszać z tym tłumaczeniem, ale ja jej długo nie używałam i teraz dopiero malując sobie te usta zdałam sobie sprawę dlaczego. Ponieważ ona, dosłownie na ustach jest tak kremowa, że cokolwiek by nie zrobiła, ona wygląda źle. Po prostu ona mi się zmywa przy każdym poruszeniu ust, wychodzi mi za kontur ust i zrobiłam kilka zdjęć w niej, ale ona ma przepiękny kolor, po prostu przepiękny, ale ona, ja wam nawet coś pokażę, ona po prostu wygląda źle. Źle wygląda na ustach, źle właśnie wylewa się, brzydko wygląda, w ogóle wygląda, jakbym ja tej pomadki nie potrafiła ładnie nałożyć, jakbym ją, nie wiem, zamkniętymi oczami nakładała. Tak ona właśnie wygląda. No, kolor jest naprawdę cudowny, z takimi złotymi drobinkami, ale ona się nadaje no, po nałożeniu dosłownie na minutę, dwie i ona nie wygląda dobrze, więc nie, myślę, że jeżeli chodzi o tą kolekcję Viva Glam Rihanna, to kiepsko. Ogólnie jeżeli chodzi o te pomadki z MAC, nigdy nie miałam porównania, bo nie miałam matu, ale teraz jak mam ten Velvet Teddy matowy, to zdecydowanie wolę mat. No i tak się prezentuje mój makijaż, jeżeli by zdjęcie się na Instagramie nie pojawiło, bo nie wiem, czy coś będzie dobrego z tych zdjęć. Pomalowałam sobie usta tą pomadką matową z Maybelline i troszeczkę jeszcze dodałam NYXa matowego, więc porobiłam te zdjęcia, ale ogólnie nie, dzisiaj no nie jest mój dzień do makijażu. Czekam nowego kuriera, będzie za 3 godziny i w ogóle wczoraj się ważyłam i przytyłam no niecały kilogram, bo ważyłam niecałe 59 kilo, 58 z hakiem, a teraz ważę 59,5, więc nie, dzisiaj już to takie, wiecie, taka motywacja, jak już widzę, że waga rośnie, to jest dla mnie najważniejsza taka motywacja i taka najdobitniejsza, że muszę się w garść wziąć. Póki co jeszcze nie mogę ćwiczyć, bo mam takie troszeczkę problemy ze zdrowiem. Właśnie jutro idę do lekarza i jak się dowiem, co mi mniej więcej jest, to będę wiedziała, czy mogę ćwiczyć, czy nie. Bo jak ostatnio chciałam poćwiczyć i ćwiczyłam 2 dni, to troszeczkę mi się pogorszyło i się zmartwiłam znowu, więc na razie odstawiłam te ćwiczenia. Wiadomo, nic nie będę robić kosztem zdrowia, więc dowiem się dopiero, czy będę mogła ćwiczyć. Ale od dzisiaj zaczynam znowu taką restrykcyjną dietę, bym powiedziała, i już od rana, tak wiecie, skromnie, znaczy wiadomo, ciągle jem co 3 godziny, ale teraz sobie więcej pozwalałam na słodycze, na coś tam, a teraz już nie. Nie, miesiąc był taki laby, a teraz wracam do formy i wracam do swojej wagi. No wiadomo, jakoś to nie jest tak, że nie wiem, Bóg wie jak przytyłam, bo to tylko kilogram, ale kilogram w to, a potem jeszcze jeden i to tak wiecie, leci bardzo szybko. Dobra, idę ogarnąć jeszcze te zdjęcia, bo może coś by z tego wyszło, no nie wiem. Zobaczymy i potem jeszcze się do Was odezwę, pokażę Wam jak przyjdzie już kurier, tą paczkę z tego, te boto właśnie z Morza Martwego, bo jestem tego bardzo, bardzo ciekawa. Tak właśnie sobie uświadomiłam, że po swoim przyjeździe z Warszawy nie nagrywałam filmu, dawałam Wam tam relacje na Snapie z Warszawy i w ogóle nie pomyślałam, że mówię Wam o tym, że mam pomadkę z MAC-a, którą sobie niedawno kupiłam, a nie mówię skąd, bo pewnie nie wszyscy mnie tutaj obserwujecie na Snapie. Tak więc byłam w Warszawie, tak kątem w ogóle wyjaśnienia, w celu spotkania się z Bogusią z kanału Anioł na Rysorach. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Tak więc spotkałyśmy się, miałyśmy kontakt od jakiegoś czasu już ze sobą po prostu przez internet. No i stwierdziłyśmy, że w końcu musimy się spotkać, no i wyszło tak, że ja przyjechałam do Warszawy w sobotę. Pytałyście mnie też na Instagramie, dużo z Was, czy będzie dzień z nami, a więc będzie u Bogusi na kanale. Ja nie nagrywałam żadnego materiału, też zresztą nie chciałam i przywiozłam sobie z Warszawy właśnie pomadkę z MAC-a, tą, którą Wam pokazałam, Velvet Teddy, i 2 świeczki przywiozłam, za chwilę Wam pokażę. Tak więc przywiozłam sobie jedną świeczkę z Bath & Body Works i to jest Paris Amour.
A druga to jest Yankee Candle Soft Blanket, ta najbardziej znana. I powiem Wam, że na początku ta Soft Blanket mi nie za bardzo odpowiadała, bardziej jednak ta Paris Amour. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o zapach taki ze słoika, to bardziej mi odpowiada ten Paris. A zaraz muszę to zamknąć. Ale jeśli chodzi o zapalenie świeczki, to bardziej mi jednak ten Soft Blanket podchodzi, ponieważ ten Paris Amour ma przepiękny zapach, naprawdę przepiękny, ale jest tak intensywny, jak się go zapali, że no, przyczynia się chyba do moich mdłości i do moich mdłości i bólu głowy. Tym bardziej, że teraz ostatnio nie czuję się, tak jak mówiłam, najlepiej i taki mocny zapach wywołuje u mnie jeszcze większe mdłości, więc tak, ten Soft Blanket jest taki delikatniejszy, ale czuć go w domu, jest taki wyczuwalny. I on kosztował 46 zł, a ten z Bath & Body Works 49. I to jest, no nie wiem, mi się wydaje, że no tej troszeczkę świeczki chyba jest więcej. Ona tak objętościowo jest większa i kosztuje no niewiele więcej, ale ceny są ogólnie, jeżeli chodzi o małe, średnie i duże słoiki, to Yankee Candle i Bath & Body Works są bardzo, bardzo podobne cenowo, więc tak, ale te mają chyba intensywniejsze zapachy. Chociaż nie wiem, u mnie to akurat nie wychodzi na plus, ponieważ za mocne są. Ale ogólnie są bardzo ładne i jeszcze Sweet Pea był bardzo ładny i następnym razem też sobie na pewno kupię, ale póki co muszę zdenkować te wszystkie świeczki. Podoba mi się jeszcze z Yankee Candle ten jakiś zapach jabłkowy, taka czerwona świeczka, to też mi się bardzo, bardzo podoba i chcę w końcu ją też sobie kupić. I wiecie co, zrobiłam w końcu te zdjęcie, ale nie wyszło takie ładne, jakbym chciała. Wstawiłam je na Instagram i nie jestem, szczerze mówiąc, z niego zadowolona, ale chciałam Wam powiedzieć, że tyle osób ostatnio do mnie doszło na Instagram. Mam prawie 3,5 tysiąca followersów. Nie wiem w ogóle, skąd się tyle wzięło. I naprawdę bardzo, bardzo miło, że tyle osób chce mnie oglądać, więc naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Ja będę lecieć, jest 14:48, szczerze mówiąc, to już bym coś zjadła, ale muszę wytrzymać do 16 i troszeczkę już mnie troszeczkę muli, że tak powiem, bo już do spania miałam, bo mam ochotę się zdrzemnąć. Ostatnio mam taka dosyć słabsza właśnie jestem i mam ochotę też często spać po południu. Organizm się domaga spania po południu, więc nie wiem. Kawy też nie piję, więc nic mnie raczej nie pobudzi do życia, więc może też się położę. No nie wiem, zobaczę, ale czekam na tego kuriera nadal i zobaczymy, jak będą wyglądać te kosmetyki Strin. Jednak za chwilę chyba pójdę spać, bo jestem taka bardzo, bardzo jakoś taka, nie wiem, zmęczona, ale chciałam Wam powiedzieć, że i tak jestem w ogóle zadowolona. Odzywała się do mnie pani z prośbą współpracy. I akurat gdyby to tam była jakaś tam, wiecie, współpraca, no po prostu, no wiadomo, czasami się zdarzają, to może jeszcze bym się cieszyła, ale jest to współpraca z moją ulubioną firmą, z GoArgan, którym zawsze wkazuję olejki do twarzy. Ja mam ten olejek z ogórecznikiem i z Go Cranberry ten krem pod oczy. Więc dlatego jestem taka zadowolona właśnie, bo akurat jak ja, wiecie, lubię te dwie firmy, to akurat ta pani z tych firm się do mnie odezwała, więc bardzo fajnie. Pewnie coś sobie wybiorę, a na razie jeszcze o tym nie myślałam, więc tak, dalej czekam na kuriera i oczywiście jeszcze Wam potem pokażę, co przyniósł mi kurier. Troszeczkę poleżałam i wstałam, bo stwierdziłam, że dzisiaj nie zasnę. Powiem Wam, że jest mi tak strasznie zimno. Niby świeci słońce, ale na dworzu jest bardzo, bardzo zimno. No i przyszedł bardzo, bardzo zimno. No nie, no ale jest, nie wiem, z 15 stopni, z 16. Dla mnie to jest zdecydowanie za zimno. Mój makijaż może być już lekko, wiecie, pozmywany, bo jak tak leżałam na poduszce, to zazwyczaj mi oczy łzawią, więc pewnie tutaj większość coś mogłoby mi się pozmazywać, ale to już mniejsza o to. I tak niedługo będę się szła kąpać. Tak naprawdę to już jest koło 19, więc niedługo będzie czas na moją kolację. I przyszła moja paczka z Triny i oczywiście tutaj reklamują Go Cranberry.
czyli te nowa kosmetyki, które, do których właśnie zostałam zaproszona do współpracy. Bardzo się cieszę. No mówię wam, to jest ulubiona firma i zastanawiam się nad peelingiem i olejkiem do demakijażu z tej firmy, bo olejki teraz stosuję, więc przydadzą mi się także olejki, tym bardziej, że mam tylko jeden olejek już aktualnie w użyciu, więc może bym sobie zrobiła zapas, ale jeszcze nawet nie napisałam do pani, co bym chciała, muszę to przemyśleć. Tutaj jakieś, wiecie, pierdoły, rachunek i paczka w środku, oczywiście jakaś próbka, Sylweko dla dzieci, krem pielęgnujący do twarzy i ciała. Ja powiem wam, że mam dużo tych próbek i tak naprawdę ich nie zużywam, więc w końcu muszę zużyć coś. Krówka, którą zapewne oddam, bo od dzisiaj nie jem słodyczy. I tak. Pierwszy to jest ten wyciąg z Morza Martwego, coś takiego, nie wiem, jak to się nazywa. Skoncentrowana woda z Morza Martwego. I powiem wam, że spodziewałam się, że ona będzie dużo mniejsza. Ona ma 200 ml i jakoś tak, no nie wiem, nie spojrzałam, ile ona ma, a wydawało mi się, że będzie mniejsza. Muszę powąchać. Nie, brzydko pachnie. Słowo. I tak, jak sposób użycia. Wody z Morza Martwego można stosować do pielęgnacji skóry twarzy, całego ciała, głowy. Poczekajcie, w formie nierozcieńczonej pozostawić na skórze przez maksymalnie 2-3 minuty. I ja tak właśnie chcę robić, bo chcę ją nakładać w formie nierozcieńczonej. Tak kilka po prostu kropel na buzie, tak wiecie, po umyciu twarzy już. Ale jeszcze pod prysznicem i po prostu, żeby to zmyć, więc tak. Na długo w ogóle starczy, bo tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i podoba mi się ogólnie design tego, bo jest taki prosty, naprawdę bardzo, bardzo ładny. No i to jest ta skoncentrowana woda z Morza Martwego, a tutaj mam błoto z Morza Martwego. I też jest właśnie tak, no taki fajny, ogólnie ma design, to bardzo fajny. To jest 300 gramów i tutaj jeszcze jest oczywiście narysowane Morze Martwe na mapce. I to jeśli chodzi o tego nałożenie. Sposób użycia może być stosowane jako maseczka, peeling oraz w formie okładów. Aha, i nie jest napisane, ile tutaj mamy to trzymać. I to nawilża. Wygładza, odmładza, łagodzi stres, ale ja czytałam jeszcze, że właśnie jest dobry dla... A, bo tutaj jest ta naklejka, że jest dobre te błoto z Morza Martwego, jeśli chodzi właśnie o skórę trądzikową, więc muszę odkleić tą naklejkę, bo inaczej nie otworzę. Dobra, mam. Zaraz zobaczymy, czy też będzie tak śmierdzieć. O, troszeczkę, no, dosyć podobny zapach do tej skoncentrowanej wody, ale jeżeli mieliście okłady z borowiny kiedyś, ja jeździłam do sanatorium do tego odcinka i dużo razy miałam, jak byłam tak, wiecie, jeszcze nastolatką, to dużo razy miałam okłady z borowiny i uwielbiałam taką ciepłą borowinkę na ciało, to mówiłam, coś super i to właśnie tak podobnie pachnie do borowiny. Już się nie mogę doczekać, kiedy nałożę na twarz. Powiem wam, że bardzo długo już polowałam na błoto i kiedyś chyba było błoto z Morza Martwego na Trini, ale było non-stop wykupione i nigdy nie mogłam dostać i teraz właśnie Tenayel wprowadziło błoto, to od razu kupiłam. No powiem wam, że maseczka już w formie błota jest po prostu ulubioną maseczką. Bardzo, bardzo lubię. Nie wiem dlaczego, po prostu no bardzo, bardzo lubię, jak maseczka jest w formie błota. Tak naprawdę tylko kiedyś z borowiny miałam te maseczki, ale też na ciało po prostu miałam, a na twarz jeszcze nigdy nie robiłam, więc marzyło mi się maseczka z błota. No nie wiem dlaczego, ale tak, więc najbardziej się cieszę z tego, z tej maseczki z błota tak naprawdę. Ale dzisiaj skorzystam z obu pod prysznicem i dam wam znać, jak się sprawują. I tak, dziewczyny i chłopaki, zapomniałam. Ja będę dzisiaj już kończyć, bo ten filmik chyba nawet będzie dosyć
Dosyć długi, tak mi się wydaje, bo w każdym tam klipie trochę się jak zwykle rozgadałam, więc tak, mam nadzieję, że miło dzisiaj spędziłyście ze mną czas i ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa, pa!